Witam Państwa serdecznie z salonu Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie. Jest mi bardzo miło, że gościmy dzisiaj tutaj wspaniałą śpiewaczkę operową i operetkową, a także dyrektora Teatru Muzycznego w Lublinie, panią Kamilę Lędzion. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi też miło, dlatego że spotykamy się w miejscu, gdzie Bogusław Kaczyński mieszkał, a pani miała z nim wiele wspaniałych kontaktów scenicznych, estradowych i zawsze pamiętał, jak pięknie, ciepło mówił o pani, jak panią komplementował ze sceny. Tak, to były przepiękne chwile i to są niesamowite wspomnienia. To był jeszcze czas i studiów, i mojej pracy w Teatrze Muzycznym w Łodzi i w Warszawskiej Operze Kameralnej. Pan Bogusław docenił, zauważył i nagrodził, bo udział w koncercie, czy tutaj w sali kongresowej, czy na festiwalu w Krynicy, był dla mnie ogromną nagrodą i ogromnym wyróżnieniem. Właśnie to bardzo ważne, że Bogusław Kaczyński z jednej strony miał swoje gwiazdy, prawda, tak, z którymi często się pojawiał na scenie i estradzie, ale bardzo często promował także młode talenty, które potem stały się wielkimi gwiazdami wspaniałymi. Tak jak pani repertuar jest bardzo bogaty. Jeszcze w czasie studiów pamiętam, że pani w Teatrze Wielkim w Łodzi śpiewała. Tak, to był mój debiut i to był debiut w roli Fior di Ligi w Così fan tutte na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. I już wtedy pokazała pani swój talent aktorski także. Tak, tak. Później troszeczkę podkradła mnie operetka łódzka. I też faktycznie tak dzieliłam to swoje serce pół na pół dla opery i operetki. Pamiętam, że w Teatrze Muzycznym w Łodzi oglądałem kilka inscenizacji z pani udziałem, bo kreowała pani przecież te najwspanialsze role, najważniejsze partie. Hanna Glawar w Wesołej Wdówce, Sylwa Waresku w Księżniczce Czardasza. Miałam to szczęście, że faktycznie mogłam kreować te największe z ról operetkowych, i Safi, i Sylwa, i naprawdę to był niesamowity czas i też niesamowity czas doświadczenia, tak, i bycia na scenie, to bardzo dużo daje. I właśnie pamiętam panią z tych spektakli w Teatrze Muzycznym w Łodzi, bo jeździliście po Polsce, występowaliście na Europejskim Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju na zaproszenie Bogusława Kaczyńskiego, ale także w sali kongresowej. Tak, wielokrotnie Teatr Muzyczny z Łodzi był gościem i na zaproszenie pana Bogusława Kaczyńskiego występowaliśmy i w Krynicy, i tutaj w sali kongresowej. Ja chyba najbardziej pamiętam tutaj właśnie te ostatnie koncerty na sali kongresowej. Naprawdę niesamowite wydarzenia artystyczne z fantastyczną publicznością. To były tak piękne koncerty i powiem szczerze, troszeczkę żal i tęskno. Brakuje nam ogromnie sali kongresowej. Ostatnio dowiedziałem się, że chyba jeszcze z 5 lat to potrwa, zanim skończy się remont, bo jest potężny, przewidziany. No tak. No rzeczywiście żal, dlatego że nie ma takiego miejsca, gdzie wcześniej się spotykaliśmy. Przynajmniej kilka razy w roku były wielkie albo spektakle operetkowe, albo wielkie gale, gdzie operetka była tą najważniejszą częścią koncertu i zawsze była pełna sala. Tak, i to widać, wtedy było widać, ale i teraz widać, że publiczność łaknie. Bardzo potrzebuje tego typu koncertów. Naprawdę proszę mi wierzyć, że ja teraz już z innej perspektywy widzę, jak bardzo potrzebna jest operetka, potrzebna jest tego rodzaju sztuka, jak bardzo wiele wnosi do naszego życia. Do operetki jeszcze wrócimy, ale teraz pozostańmy chwilę w kręgu opery, ponieważ pani kreowała wspaniałe partie operowe zarówno w Warszawskiej Operze Kameralnej, jak i w Operze Bałtyckiej. Tak, zaczęło się tym debiutem na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. Później była przygoda z Operą Bałtycką, wymarzona rola i moja ukochana, muszę powiedzieć, rola Tatiany w Eugeniuszu Oneginie. Jedna z najpiękniejszych oper. To prawda, ja kocham Czajkowskiego. To jest, tam się można wzruszać od początku do końca. Można się wzruszać, można się wyśpiewać, można dać upust emocjom. Tak, to był też przepiękny czas i niesamowite doświadczenie. W międzyczasie była Warszawska Opera Kameralna i tam też szereg operowych ról, i Mozart, ale również Halka.
Więc też miałam tę okazję troszeczkę inaczej dramatycznie podejść do bycia na scenie, bo jednak opera wymaga innych emocji niż operetka. Oczywiście. Tak. Znaczy, większe skupienie może jest czasami, trudno to określić, prawda? Bo emocje są na pewno potężne w operze, tak, w operetce inaczej. Tutaj jednak jest dowcip sytuacyjny. Tak. Poza tym trzeba podkreślić, że oprócz tego w operetce mamy jeszcze tekst, który należy podawać. Tak? I tutaj, tak. Tutaj jest też ta zasadnicza różnica między tym takim typowym bel canto, które jest obecne w operze. Tak? No i oczywiście cały czas nieustannie towarzyszyła mi operetka. A występowała Pani dość często też za granicą. Właściwie to się bardzo wcześnie zaczęło, chyba jeszcze w czasie studiów, tak? W Niemczech? Tak, dokładnie tak. W czasie studiów i to także z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Jeździliśmy na takie tournée z Czarodziejskim Fletem, gdzie miałam okazję śpiewać rolę Paminy, bardzo wymagającą, ale to był przepiękny czas, też niesamowite doświadczenie i strasznie, strasznie miło to wspominam, więc to jakby też dodatkowy kamyczek do tej mojej operowej kariery. Występowała też Pani w słynnych salach koncertowych w Europie? Tak, Filharmonia Berlińska między innymi zdarzało się, był to szereg sal koncertowych. Natomiast to najbliższe sercu to tutaj w Polsce. No i teraz Lublin. Lublin jest bliski Pani sercu. Tak, to jest moje miasto rodzinne. Urodziłam się w Lublinie, później z racji studiów musiałam wyjechać i to był dosyć długi okres czasu, bo w sumie 15 lat mieszkałam też w Łodzi, ale wróciłam. No nie da się oszukać serca. I to serce jest w Lublinie i wróciłam i od 9 lat z powrotem jestem tutaj właśnie, w moim rodzinnym mieście. I od 2 lat jest Pani dyrektorem. Tak, tak. Mam ten zaszczyt kierować fantastyczną instytucją, Teatrem Muzycznym w Lublinie. No, zupełnie inny rozdział w moim życiu. To jest właśnie bardzo ciekawe, jak rozmawiam z artystami, którzy jak Pani zrobili karierę na scenach operowych, operetkowych, teatrów muzycznych i nagle przechodzą na drugą stronę, ale na szczęście też są na scenie dla publiczności, bo to pięknie Pani łączy te dwie rzeczy, dwie funkcje. Ale jak to było trudne, takie przeskoczenie nagle, przejście, aha, dyrektor, zarządzający, decydujący o rozwoju kariery albo o końcu kariery kogoś? Tak, to było trudne i jest nadal. Natomiast jak mi się udaje to godzić? Ja myślę, że przez to, że jestem artystką w środku i dusza moja jest bardzo artystyczna, to dlatego wiem, jak bardzo ważne jest dla artystów bycie na scenie. Staram się łączyć i zarządzanie, i tą taką artystyczną stronę mojego charakteru. Wierzę, że wychodzi to nie najgorzej. Nie są to często łatwe decyzje, ale staram się bardzo doceniać. Dzięki temu, że jestem śpiewaczką, doceniam moich artystów. Wiem, jak bardzo potrzebują rozwoju. Staram się spełniać ich marzenia artystyczne, oczywiście w granicach rozsądku i możliwości. Natomiast myślę, że to jest atut bycia dyrektorem, że jest się też po tej drugiej stronie. Czyli czasami wychodzimy na scenę i jesteśmy po prostu artystami, nie tylko dyrektora. A jak jest z garderobą teraz, Pani dyrektor? Nie, ja nie mam takich potrzeb. Ja lubię siedzieć z moimi koleżankami. Jest wtedy wesoło, jest wtedy bardzo sympatycznie. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Nie mam osobnej garderoby, nie mam takich potrzeb. Świetnie się Pani sprawdza także w innym repertuarze. Ja byłem zaskoczony bardzo pozytywnie, bo pierwszy raz słyszałem Panią w piosenkach i właśnie w utworach musicalowych, takich amerykańskich przebojach i świetnie Pani to robi. Jak to jest z Pani karierą? No bo przecież właśnie jako śpiewaczka operowa, operetkowa, no to przeszła Pani tę drogę. Mhm. Czy to już
tak będzie w przyszłości? Będzie łączenie tych wszystkich dziedzin? Powiem szczerze, że nie wiem, jak będzie, bo to czas pokaże. Natomiast faktycznie muszę powiedzieć, że ta droga od śpiewu operowego poprzez operetkę do musicalu, a nawet po piosenkę estradową, nie jest łatwa. Szczególnie dla śpiewaczek operowych i śpiewaków operowych. Nie jest łatwe połączyć te wszystkie style. I powiem szczerze, że ja bardzo długo powstrzymywałam się przed śpiewaniem tego typu repertuaru, aczkolwiek całe życie o tym marzyłam, gdzieś w głębi serca, i zawsze z taką delikatną nutką zazdrości patrzyłam na moje koleżanki czy kolegów, którzy mieli ten talent i potrafili zarówno fantastycznie operowo śpiewać, jak i rozrywkowo. Powolutku się do tego przymierzałam, tak powolutku, i mam nadzieję, że efekty będą coraz lepsze z czasem. Ma pani ten feeling, jak to mówią Amerykanie. To prawda, energia mnie roznosi zarówno na scenie, jak i w życiu, jak i w zarządzaniu. To mój zespół już wie, że ja jestem bardzo energetyczna i to też chyba przenoszę na scenę. Po prostu taka jestem, staram się być sobą wszędzie. Ja zauważyłem też, że świetnie Państwo działają w mediach społecznościowych, na Facebooku, że promocja jest coraz lepsza tego teatru, że jest jakaś emanująca od Was serdeczność w stosunku do widzów przede wszystkim, żeby pokazać, że oni są niezbędni i że ta bliska relacja jest najważniejsza. To bardzo miło mi to słyszeć, bo właśnie tak chcemy, żeby wyglądały nasze relacje z publicznością i z widzem. Staramy się, by publiczność o nas nie zapomniała, szczególnie w tym czasie pandemii, tak? Ale to też wynika z tego, że my bardzo tęsknimy za tym takim normalnym artystycznym życiem. I mimo, że nie możemy spotykać się bezpośrednio, to cały czas coś staramy się przekazać i pokazać naszym fanom. Tak, nasze media społecznościowe bardzo się rozkręciły i mam nadzieję, że będzie szło to w jeszcze lepszym kierunku. Myślę, że to wynika z tego, że my po prostu bardzo kochamy to, co robimy. I tą miłość i pasję do teatru widać, chociażby nawet w zwykłych postach na Facebooku. I tą serdeczność, którą my obdarzamy naszą publiczność, dostajemy z powrotem. Także widzimy to i po ilości wyświetleń, i po ilości komentarzy, i po tym, jak bardzo nas publiczność potrzebuje. My odpowiadamy tym właśnie, co możemy, czyli nowymi projektami, mimo trudności, jakie ze sobą niesie pandemia. Teatr Muzyczny w Lublinie, jak pamiętam, jeszcze no powiedzmy 5-7 lat temu, oglądałem jakieś przedstawienia gościnnie w Kielcach czy w Warszawie. Nie byłem zachwycony poziomem, szczerze mówiąc. I balet był marny, niestety. Natomiast zauważyłem, że bardzo się podwyższył poziom, generalnie poziom artystyczny w prowadzonym przez panią teatrze. No i też ten balet, który jest bardzo ważnym dopełnieniem spektakli operetkowych, prawda? Ale nie tylko, wszelkich widowisk, jest na coraz wyższym poziomie. Ja jestem człowiekiem bardzo ambitnym i tę ambicję troszeczkę przelewam na swój zespół. I myślę, że to są tego efekty. I bywam perfekcjonistką, bywa to uciążliwe dla mojego zespołu, ale są efekty, jakie są. Pierwszy raz w historii teatru muzycznego otrzymaliśmy nagrodę muzyczną imienia Jana Kiepury za Krainę Uśmiechu. Mieliśmy też nominację za najlepszy spektakl taneczny i za choreografię i dla najlepszego tancerza, więc to już mówi wiele o tym, jak bardzo podniósł się poziom naszego baletu i ten poziom cały czas rośnie, oni mnie zaskakują. A dlaczego? Trzeba im było tylko dać szansę. Dać szansę rozwoju, troszeczkę spełnić ich marzenia, pozwolić im na własną inicjatywę. I efekt sam przyszedł, tak? Ale to nie tylko balet, bo zarówno soliści chóru, którzy nagrywają swoje w tej chwili szlagiery, które też będziemy Państwu udostępniać, nasi soliści, którzy są wszechstronnie uzdolnieni, także to wszystko widać. Orkiestra, która po prostu pokonała zupełnie niesamowitą drogę i powiem szczerze, jestem dumna, bardzo jestem dumna. I wiem, że przed tym zespołem jeszcze mnóstwo możliwości.
Jakby pani mogła podsumować te swoje 2 lata? Z czego pani jest dumna, a czego zabrakło, że nie było na to po prostu czasu albo możliwości jakichś? No właśnie czasu. Chyba najbardziej brakuje mi czasu na zrealizowanie tego wszystkiego, co mam w głowie i co bym chciała, bo tak się wydaje, że 4 lata kadencji to jest długi okres czasu. Nie, to nie jest długi okres czasu, to bardzo szybko mija. Jestem najbardziej dumna z tego, że o nas się mówi, że Teatr Muzyczny w Lublinie znowu jest na muzycznej mapie Polski, że jesteśmy dostrzegani, że jest o nas głośno, że jest naprawdę wysoki poziom, że nie wstydzimy się tego, co mamy, że jesteśmy wizytówką Lubelszczyzny. Najbardziej jestem dumna z mojego zespołu, bo to są ludzie, którzy mi zaufali, a nie musieli tego robić. Zaufali mi i dalej mi ufają i wierzą, że obrana przeze mnie droga jest tą drogą odpowiednią dla tej instytucji. I mam nadzieję, czy ja, czy nie ja, czy to będzie kolejny inny dyrektor, że ten teatr będzie szedł właśnie w tym kierunku. Mamy 70-letnią tradycję. Naprawdę jesteśmy praktycznie już jednym z niewielu teatrów operetkowych w Polsce, który gra klasyczną operetkę. No właśnie, to wspaniała rzecz. Była w 2019 roku prowadzona procedura odwoławcza przeciwko pani. Na szczęście nie udało się tego zrobić, bo to było bardzo dziwne, zaskakujące dla naszego całego środowiska teatralnego w Polsce, które zresztą ogromnie panią popierało. Tak samo minister kultury panią poparł, związki zawodowe, środowiska twórcze. Wszyscy powiedzieli, że pani powinna być nadal dyrektorem, więc jednak zdecydowano się, że panią zostawią. No ale była to strasznie chyba przykra, trudna sprawa. Bardzo trudna. Trwało to ile? Parę miesięcy? Od maja do sierpnia był taki czas dosyć trudny i taki trwający w zawieszeniu. No ja myślę, że chyba jestem pierwszym dyrektorem w historii, który w pierwszym roku swojej kadencji przeżył procedurę odwoławczą. Oczywiście nie było to nic miłego. Starałam się też ze zrozumieniem do tego wszystkiego podejść, aczkolwiek jestem bardzo uparta i ambitna, jak już powiedziałam, i za wszelką cenę do tej pory udowadniam, że no nie znalazłam się bez powodu na tym miejscu i że plany, które mam w głowie, są dobre. Zresztą efektem są nasze sukcesy i premier i koncertów. Natomiast tak, poparcie środowiska bardzo mnie wzruszyło. Bardzo i do tej pory bardzo dziękuję, bo nawet Państwo nie wiecie, jak bardzo dużo to daje w takim trudnym momencie, że ta wiedza, że ma się za sobą środowisko artystyczne, które wie, że to, co robisz, jest dobre. I że nadal powinnaś to robić. Także za to serdecznie dziękuję i zawsze będę bardzo wdzięczna. No i to jakby dało mi jakby więcej siły do walki o ten teatr. No tak, walczyć ciągle trzeba, bo każdy dyrektor musi zmagać się z tym, że nie wszystkich zadowoli. Prawda, że musi czasem zwolnić kogoś. I pani też musiała zwolnić parę osób. No i pojawiła się sytuacja bardzo znowu nieprzyjemna dla pani, gdzieś opisywana w gazetach. Ja, ponieważ sam też pracowałem w teatrze, byłem szefem artystycznym przez 15 lat i też wiem, jak to jest od strony drugiej, kiedy ktoś zarządza, prawda, zespołem i wystarczy parę osób niezadowolonych, które pójdą gdzieś, zrobią wielką aferę i psują wizerunek też instytucji, prawda? Mam nadzieję, że to wszystko wreszcie się skończy i zamięknie, że znowu będzie pani mogła działać w pełni. No ale kolejna przykra sytuacja dla pani. Tak, ale te przykre sytuacje pojawiają się w życiu po to, żebyśmy wyciągali wnioski i one nas czegoś uczą. I ja Żeby nie ufać w pełni nikomu? Nie możemy aż tak do końca, bo życie byłoby smutne, gdybyśmy nikomu nie ufali, natomiast musimy wybierać ludzi, których darzymy zaufaniem, to na pewno, ale ja też dziękuję właśnie tym osobom, którym może nie odpowiada mój sposób prowadzenia instytucji, nie muszą się przecież zgadzać ze mną w 100%, bo ja dzięki takim osobom się uczę. Bardzo. Ten rozwój, który ja też pokonałam, widzę po sobie od czasu, kiedy objęłam stanowisko, jest ogromny.
Ogromny. I to też między innymi dzięki takim trudnym sytuacjom, bo one nas uczą rozwiązywania problemów, zarządzania w kryzysowych sytuacjach zespołem. No ja mam bardzo liczny zespół, to jest ponad 170 osób, więc jest kim zarządzać. Tak. I każdy ma prawo do swojego zdania, byleby konstruktywnego i byleby takiego, który działa na korzyść instytucji, bo jeżeli zaczynamy o własnej instytucji mówić źle, to już nie jest dobrze, to już nie działa na korzyść i zespołu, i teatru w ogólnym pojęciu. Natomiast ja jakby zostawiam to za sobą i to jest jakby tak, no umówmy się, dodatkowy balast, z którym trzeba się uporać. Ja myślę, że w ogóle stanowisko kierownicze łączy się z takimi sytuacjami, które bywają mniej przyjemne, więc... No tak, to jest albo z wewnątrz, albo z zewnątrz, albo ze strony nagle jakichś dziennikarzy, którzy czasami są napuszczeni przez kogoś przecież i dają się wpuścić w coś, żeby tworzyć jakby aurę afery, no bo wtedy to będzie czytane i tak dalej, prawda? To też jest ten drugi aspekt niemiły dziennikarstwa współczesnego. Tak, to prawda i to takiego dziennikarstwa, które nie do końca jest być może rzetelne, tak? Bo nie sprawdza informacji u źródła. No ale cóż, no, żyjemy w czasach sensacji. Ta sensacja jest bardziej pożądana niż cokolwiek innego, ale ja muszę powiedzieć, że nam i mojej instytucji wbrew pozorom to, że tak powiem, się przesłużyło. Ja też rzeczywiście... Bo okazuje się nagle, że mamy strasznie dużo fanów, ludzi, którzy w to nie wierzą, którzy no bronią właśnie tej instytucji. Tak, tak. Dobre głosy, tak, coraz więcej. Tak, ich jest. Mimo tych różnych przykrych sytuacji, zostałam osobowością roku w dziedzinie kultury, więc. Gratulacje. Tak, dziękuję bardzo. I myślę, że to tak jak mówiła moja pani profesor Katarzyna Rymarczyk, liczba twoich wrogów jest liczbą twoich sukcesów. I tak. Ja tej maksymy się trzymam. I brawo, brawo pani dyrektor, ponieważ nie ma rzeczywiście już pani odwrotu, tak? Realizuje pani swoją misję, swoją wizję i rzeczywiście ten teatr jest na coraz lepszym poziomie, więc brawo dla pani i dla pani wyborów. No i mam nadzieję, że te kolejne, no jeszcze 2 lata prawie zostały, że też będą z sukcesem. No ja sobie nie wyobrażam tego inaczej. Ja tylko mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania, bo mam mnóstwo planów w głowie odnośnie premier, przepięknych premier, które chciałabym zrobić z tym zespołem. A może pani uchylić rąbka tajemnicy? Tak, mieliśmy już takie marzenie, które miało się ziścić w sierpniu tego roku. Niestety pandemia nam kompletnie pokrzyżowała plany. To miało być olbrzymie mega widowisko. Tym razem opera, ponieważ wiem, że Lublin czeka na tą operę. I miała to być Toska, naprawdę z gwiazdami, ze znakomitymi nazwiskami. No niestety na arenie Lublin, więc duże plenerowe widowiska. No niestety losy potoczyły się tak, jak się potoczyły. Musimy zweryfikować nasze marzenia i plany. Ale takie najbliższe, no to co mogę powiedzieć, to czeka nas Zemsta Nietoperza, premiera Zemsty Nietoperza. Premiera fantastycznej bajki dla dzieci, też Państwo wszyscy znacie, ale jeszcze nie będę zdradzać tajemnicy. I mnóstwo jeszcze takich projektów koncertowych, plenerowych, które mam nadzieję również Państwa zaskoczą, bo to naprawdę jest ogromne szczęście móc pracować z takim zespołem i w takim miejscu, naprawdę. Czyli można tworzyć teraz teatr muzyczny w Polsce, który łączy operę, operetkę i formy musicalowe, spektakle dla dzieci i baletowe. Oczywiście, że można i mam nadzieję, że my jesteśmy tego przykładem i będziemy. Nic nas nie ogranicza. W sztuce ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, więc a ponieważ moja jest ogromna, a staram się zawsze znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, no nie ukrywajmy, kultura
jeżeli chodzi o finanse, no jest trudnym tematem i tutaj musimy się borykać z wieloma problemami, ale dzięki Bogu mamy mecenasów, dzięki Bogu mamy sponsorów, mamy też mnóstwo wsparcia z projektów ministerialnych, więc dzięki temu możemy spełniać te marzenia i wierzę, że dane mi będzie i jeszcze te marzenia dalej spełniać, nie tylko moje, ale moich artystów i nie tylko przez jeszcze 2 lata, ale daj Boże jeszcze co najmniej 1 sezon, bo mam tyle pomysłów, że te 2 lata mi nie wystarczą. A jakie ma Pani marzenia sceniczne dla siebie jako śpiewaczki? To trudny temat i trudne pytanie, ponieważ ja do tej pory, do momentu, kiedy nie objęłam stanowiska dyrektora, nie wyobrażałam sobie życia bez śpiewania i bez sceny. To było całe moje życie. Ja oddychałam śpiewaniem. Odkąd zarządzam, to jest moja kolejna miłość. I powiem szczerze, że tak bardzo weszłam w to, że no, ten śpiew troszeczkę zszedł na drugi plan. A tak nie może być. No, nie może być, ale trochę serca oddałam temu zarządzaniu jednak. Ja wiem, czyli, ale chcemy panią mieć, widzieć, łączyć, podziwiać, tak, na scenie. Będę, nie zrezygnuję, bo kocham scenę i kocham kontakt bezpośredni z publicznością i na pewno nie zrezygnuję, to mogę obiecać. Ale jako dyrektor staram się ustąpić miejsca moim solistom. Nie chcę być takim dyrektorem, który rządzi tak, tylko on śpiewa, tylko on gra główne role. Nie. Ja jestem po to, żeby dawać szansę swoim solistom, swoim artystom. Ja przy okazji z ogromną przyjemnością. Mój czas jeszcze nadejdzie. Ja też już dużo, dużo śpiewałam, też się spełniłam. Jestem spełnioną śpiewaczką, naprawdę. I myślę, że to też z tego wynika to, jak prowadzę tę instytucję i to, że przede wszystkim artyści są dla mnie najważniejsi. A takie marzenie dalsze jakieś ma Pani do zrealizowania? Mam, ale nie mogę powiedzieć, bo jak powiem, to się nie spełni. Naprawdę? Tak Pani myśli? Ja mam dokładnie inne wrażenie, że projektowanie. Jak się mówi, to się zaczyna tworzyć, zaczyna się wizualizować. To znaczy moje marzenia są jakby cały czas krążą wokół instytucji teatralnych i zarządzania. Jestem w trakcie studiów MBA, więc cały czas się kształcę, cały czas się rozwijam. Bardzo mnie to interesuje. Mam takie marzenia, które mam nadzieję się spełnią, ale do tego jeszcze długa droga i troszeczkę jeszcze muszę poczekać. Natomiast marzenia odnośnie mojej instytucji, to są takie marzenia. Chciałabym, żeby Teatr Muzyczny w Lublinie nie musiał już nikomu nic udowadniać, tylko żeby swoim poziomem po prostu udowadniał to, że jest wart tego, by do nas przyjeżdżać, o nas mówić, o nas pisać i żeby doceniono właśnie moich artystów. To są takie marzenia. Jedynym problemem wydaje się teraz wielkość sali, bo jest nieduża tak, widownia. Tak, to prawda i nad tym ubolewamy i od zawsze to była taka bolączka wszystkich chyba dyrektorów przede mną. Natomiast no jakby nie mamy wyjścia, tak? Mamy obok olbrzymią salę. I, na 1000 miejsc. Tak, i dzięki uprzejmości dyrekcji Centrum Spotkania Kultur możemy tam gościnnie występować i będziemy to robić. Będzie nas coraz więcej na tej scenie, więc wierzę, że przez to też spełnią się nasze marzenia. Marzenia o fantastycznych musicalach również. Marzy mi się Kandyd, fantastyczne inscenizacje, pamiętam, z Teatru Wielkiego w Łodzi i od tamtej pory jestem urzeczona tym projektem. Ale występowali Państwo też w regionie poza Lublinem, przecież jesteście teatrem tak, marszałkowskim, jesteśmy, regionalnym. Tak, dokładnie. I udało nam się zrealizować taki projekt Opera na Prowincji.
I tutaj przedstawiliśmy naszym widzom operę Straszny Dwór. I to był plener. Był fantastyczny odbiór. Niesamowite muzeum w Kozłówce, niesamowity odbiór. Olbrzymia publiczność, właśnie Urząd Marszałkowski, który był również organizatorem tego wydarzenia, poprosił mnie, abyśmy jeszcze raz powtórzyli ten spektakl już właśnie w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie. Również z ogromnym sukcesem, także naprawdę staramy się robić wszystko, co tylko możemy i jak najlepiej możemy. Zapraszam zawsze zapraszam do tych projektów fantastyczne głosy. Straszny Dwór śpiewał Edyta Piasecka ze Sławomirem Naborczykiem. Jeszcze mnóstwo fantastycznych nazwisk, które się pojawią u nas w kolejnych projektach, także tych marzeń jest mnóstwo, tylko czasu nam trzeba i powrotu do normalności. A zatem tego życzę, pani dyrektor. Życzę realizacji wszystkich planów i marzeń również. No i życzę, żeby było coraz więcej przyjaciół pani i teatru, żeby panią wspomagali wszyscy jeszcze lepiej. I ci sponsorzy, i mecenasi. Tak, tak. I żeby po prostu pani było dobrze i publiczności było dobrze z pani teatrem. I ja też sobie tego życzę. Muszę powiedzieć, że organizator nasz, Urząd Marszałkowski, w tych trudnych czasach bardzo nas wspiera. Pewnie gdyby nie nasz organizator, byłoby nam jeszcze ciężej. Fantastyczna Bogdanka, fantastyczne Azoty Puławy, które nas wspierają. I naprawdę, naprawdę bardzo dziękujemy wszystkim za okazane serce kulturze. A zatem proszę Państwa, jeżeli ktoś nie może, no teraz w czasie pandemii nie może uczestniczyć w spektaklach i koncertach realizowanych, przygotowywanych przez Teatr Muzyczny w Lublinie, zapraszamy do odwiedzania Waszej strony internetowej i na YouTubie i na Facebooku. Można oglądać Wasze koncerty, przedstawienia i być bliżej Teatru Muzycznego w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.